wielki jest nasz Pan. Moi drodzy, myślę, że niesamowity mamy przywilej i łaskę, i taką broń, którą nam Bóg dał, to jest modlitwa. Wiecie, nie wiem, czy to tu zabrzmiało, czy nie, ale ten moment przełomowy, o którym Michał mówił, kiedy nagle jakby postać tego zaczęła się zmieniać, to nastąpił w czasie tygodnia postu i modlitwy. Znamienne, że Bóg słyszał ten czas. Moi drodzy, zanim przejdziemy do usługi, myślę, że dobrze by było, gdybyśmy na moment powstali i po prostu Bogu podziękowali. Jest ten fragment, który był zacytowany przez Michała. Ja cię wyrwę, a ty mnie uwielbisz. Robiliśmy to wielokrotnie, ale skoro dzisiaj padło to świadectwo, zechciejmy wspólnie razem Bogu podziękować. Kochany Panie, dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem niesamowitym, Bogiem pełnym łaski i pełnym mocy. Kiedy, Panie, doświadczamy tego, na nowo wzbudza się wielka radość i wdzięczność i możemy widzieć, jak wielki jesteś, Panie. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, Boże, że przeprowadziłeś Michała, że przeprowadziłeś nas wszystkich przez tę sytuację. I Panie, że dzisiaj możemy Ciebie wielbić, że dzisiaj możemy ogłaszać Twoją wielkość, Panie. Żadne nasze zasługi, Panie. To Twoja łaska, to Twoja moc. Dziękujemy Ci za to, Panie. I chcemy dzisiaj ogłaszać, że jesteś wielki dla każdego. Że dziś możesz każdego dotknąć swoją mocą, Panie. Że Twoja moc uzdrowienia jest tak samo mocna, jak była kiedyś, jak jest dzisiaj, Panie. Dziękujemy Ci, że Twoje rany i silności wciąż nas uzdrawiają. Dziękujemy Ci, Ojcze, że jesteś żywym, potężnym Bogiem. Wielbimy Ciebie, Panie. Bądź uwielbiony i wywyższony. A też, Panie, proszę, abyś błogosławił i przekaz tego słowa, który będzie głoszony, Panie, nasze serca. Daj mi, Panie, łaski, mądrości i mocy do przekazania Twojego słowa, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy. Zanim przejdę do wiastowania Bożego Słowa z Księgi Malachiasza, to pozwólcie, że się pochwalę. Od jednej osoby mam pozwolenie, ale wiecie, nie będę się chwalił ja sam, ale jako zbór. Wiecie, jak to jest z chwaleniem się? Są dwie skrajności. Jedni nie bardzo mają się czym chwalić, ale chcą to robić. To jest jedna skrajność. Druga skrajność, rzeczywiście mają się czym pochwalić, a nie robią tego. To też źle. A ja chcę iść środkiem. Mamy się czym pochwalić i chcę to robić. Jako zbór, jako społeczność. Kochani, nie tak dawno osiągnęliśmy niesamowity wynik. Mamy już ponad 2 miliony, słuchajcie dobrze, ponad 2 miliony wejść na nasz kanał YouTube'a. Ponad 2 miliony osób już weszło na nasz kanał, żeby oglądać nasze kazania, przesłania, świadectwa. Mamy ponad 4,5 tysiąca subskrypcji. Niesamowity wynik. To jest naprawdę wielka rzecz. I w związku z tym trochę się żartuje, że troszeczkę się chwalimy, ale jest to naprawdę piękna rzecz. I w związku z tym też chcę podziękować naszym internautom. Patrzę do kamery, pomacham, może mnie tam będziecie widzieć. Dziękujemy Wam, kochani, że jesteście z nami, że słuchacie, że karmicie się tym, co dzieje się w tym miejscu. I proszę, zostańcie z nami, bądźcie nadal z nami. Dziękuję też również i naszej grupie medialnej. Wiecie, to jest dużo pracy, dużo dobrej pracy. Więc dziękujemy Wam wszystkim, kochani, którzy jesteście w tą służbę zaangażowani. Niech Was Bóg błogosławi. A teraz, moi drodzy, skupiamy się już na Bożym Słowie. Wiecie, że to jest trzeci nabożeństwo, trzeci wykład z Księgi Malachiasza. Ostatnio prosiłem, abyście przeczytali tą księgę. Kto przeczytał? Ręka do góry. Super, dziękuję Wam bardzo. Zostało sfilmowane, kto nie przeczytał. Przeanalizujemy, oczywiście żarty. Moi drodzy, czytając, myślę, że widzicie, że jest to niełatwa księga. Niełatwe przesłanie. Zatytułowałem ten cały cykl, bo dzisiaj jest trzeci, ale nie ostatni, Głos miłującego Ojca. Głos, bo On do nas mówi.
ale mówi trudne rzeczy. Mówił ostatnio, tydzień temu, trudne rzeczy. Ktoś mi powiedział, że to było ostre przesłanie. Nie mam dzisiaj dobrych informacji dla was, bo dzisiaj też będzie ostro. Ale moi drodzy, to wszystko jest z powodu miłości. Głos miłującego Ojca. Każde zdanie, każda wręcz sylaba, która kieruje i tam przez Malachiasza do jemu współczesnych i do nas dzisiaj jest podyktowana po prostu miłością. Wiecie, ta księga można powiedzieć historyczna. Ile tam set lat wcześniej, ale tak naprawdę ona jest żywa dzisiaj. Wiecie, ludzie się niewiele zmienili. My niewiele zmieniliśmy się od tamtych ludzi. Tak samo, jeśli chodzi o naszą mentalność, o sposób funkcjonowania, niewiele się zmienia w postaci w tym, jak człowiek funkcjonuje. A jeśli chodzi o Boga, to już w ogóle. Moi drodzy, pamiętacie, jak ta księga się rozpoczyna? Od jakich słów Bóg rozpoczyna? Umiłowałem was. Wie Bóg, co chce załatwić z nimi. Wie Bóg, jakie trudne tematy za chwilkę z nimi podejmie, ale rozpoczyna od słów umiłowałem was, kocham was. I ja chcę, aby te słowa dzisiaj tak bardzo mocno wydźwięczały w twoim sercu. Bo to są słowa na dzisiaj. Bóg dziś ciebie tak bardzo kocha. Jeśli byś nawet, nie wiem, nie uchwycił wszystkiego, co dziś powiem, to proszę cię, z tym idź do domu. Z tym rozpocznij kolejny tydzień. To niech dźwięczy w twoich uszach. Umiłowałem cię. Bóg jest miłością. Jak postrzegasz Boga? To jest tak istotne. Jak dziś widzisz Boga? Jaki Bóg dla ciebie jest? Czy Bóg dla ciebie to jest taki srogi, ktoś groźny, kto tylko czeka, żebyś coś nabroił i natychmiast ci przyłoży? Takim Bóg nie jest. Bóg tak bardzo cię kocha. Ktoś kiedyś powiedział, i często to powtarzamy, że nie możesz nic zrobić więcej od siebie, żeby Bóg cię kochał mocniej. Żadny twój dobry uczynek, żadne twoje wysilenia nie spowodują tego, że Bóg bardziej cię będzie kochał, bo to jest już niemożliwe. On cię kocha po prostu na maksa, całym sobą, bo Bóg jest miłością. Ale z drugiej strony nic nie możesz zrobić, żeby Bóg cię kochał mniej. To też jest ciekawe. Wiecie, nawet nasze złe życie, nawet nasz grzech nie spowoduje, że Bóg nas będzie kochał mniej. Ale tu uwaga. On nas będzie kochał, ale konsekwencje wyciągnie, jeśli nie oczyścimy się. Ale o tym będę dzisiaj mówił właśnie. Moi drodzy, z miłości do nas Bóg zawarł z nami przymierze. Później przeczytam ten fragment z Księgi Malachiasza, jeszcze nie w tym momencie. Ale już mówię, że drugi rozdział Księgi Malachiasza, który będziemy dziś omawiać, mówi o przymierzu. Bóg ma pretensje i żal do Izraelitów, ściśle do Judejczyków, że oni nie są wierni przymierzu. Oni weszli z Bogiem w przymierze, ale nie są mu wierni. I cały ten drugi rozdział mówi o tym, aby my będziemy chcieć, analizując krótko ten fragment, zobaczyć oczywiście na nas. Ale słuchajcie, skoro jest mowa o przymierzu, o tym, że oni weszli w przymierzu i potem różnie było z tym trwaniem, musimy to przełożyć na dzisiejsze czasy. Co to jest takiego wejść w Boże przymierze? To jest tak rzadko używane słowo, prawda? Kto na co dzień używa słowo przymierze? Bardzo rzadko, więc dlatego podejrzewam, że to słowo może być po prostu mało znane. Bóg z człowiekiem zawarł przymierze. Nieodwrotnie. Nie da się tak. Nie potrafimy sobie my wymyślić jakichś warunków przymierza i zaprosić Boga do tego, żeby zawarł z nami przymierze, bo my go wymyśliliśmy. Chyba to rozumiemy. To jest inicjatywa Boga. Moi drodzy, werset 5 Księgi Malachiasza, tego drugiego rozdziału, później będziemy czytać większy fragment, ale już skakuję i czytam tak. Moim przymierzem z nim było życie i pokój, że zapewnię mu je. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj omówić szeroko tego tematu. Zbyt krótko czasu jest na to, żeby w jednej krótkiej usłudze szeroko się rozwodzić na temat przymierza. Króciusieńko to, co tu jest napisane. Życie i pokój. Bóg mówi, ja zawieram z wami, że zapewnię przymierze, że zapewnię wam życie i pokój. Wiecie, na ten moment nie trzeba było więcej mówić, bo oni byli Izraelitami. Oni znali to wszystko, co było za nimi.
Oni znali te wszystkie historie i podejrzewam, że bardzo dobrze znali to, co my mamy zawarte w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli 5 Księga Mojżeszowa, 28 rozdział. I tam jest lista tych błogosławieństw, które Bóg zawiera z nimi jako w przymierze. Bóg zawiera z nimi przymierze i 28 rozdział zawiera całą listę szczegółową, jak będzie im błogosławił. Kilka wersetów przeczytajmy. I spłyną więc na ciebie i spoczną na tobie wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana twego Boga. Będziesz błogosławiony w mieście, będziesz błogosławiony na polu, błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twojej ziemi i przychówek twoich stad, młode twojego bydła, jagnięta twoich owiec i kóz. Błogosławiony będzie twój kosz i twoja dzieża. Błogosławiony będziesz we wszystkich swoich przedsięwzięciach. I dalej, i dalej, i dalej. Mnóstwo wersetów, które szczegółowo mówią o tym, jak Bóg będzie im błogosławił w wyniku zawartego z nimi przymierza. Ale to jest stare przymierze. Oczywiście, jak mówię, było więcej, to jest bardzo szeroki temat. Ale wiecie, jest nowe przymierze, w którym już my żyjemy w Nowym Testamencie. I to nowe przymierze jest zdecydowanie piękniejsze. O wiele, wiele lepsze i prostsze. List do Hebrajczyków wiele mówi o wyższości nowego przymierza nad starym. Ale ja króciusieńko tylko zacytuję słowa samego Pana Jezusa. Kiedy ustanawiał wieczerzę pańską, Łukasz to zapisuje i mówi tak, ten kielich, który Jezus wtedy trzymał w ręku, który symbolizował Jego krew, mówi tak, ten kielich to nowe przymierze, przypieczętowane moją krwią za was przelaną. Słuchajcie, tam rozpoczęło się nowe przymierze na krzyżu Golgoty. Czym ono dzisiaj jest? Moi drodzy, zachęcam, abyśmy naprawdę przez moment bardzo skupili swoją uwagę na tym, czym jest przymierze. Bo tu chodzi o życie i śmierć. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to może mocno się zdziwić w przyszłości, że nie jest z nim w przymierzu. Kochani, Biblia mówi wyraźnie, że każdy człowiek zgrzeszył. Że nie ma ani jednego, który by tego nie zrobił. Ja zgrzeszyłem, ty zgrzeszyłeś i nie obrażaj się, bo każdy. To mówi Biblia. A zapłatą za nasz grzech jest śmierć. Nie ma innej opcji. Taka jest Boża sprawiedliwość. Ale właśnie Bóg przychodzi z ratunkiem. Bóg przychodzi z przymierzem. On je ustanawia. On ustanawia warunki przymierza. I zobaczcie, przymierze zawsze ma do siebie to, że muszą być dwie strony. Prawda? Ja sam sobą go nie zawrę, no bo to jakie to ma sens? Ktoś z kimś, a w tym przypadku, o czym my mówimy, zawiera Bóg z człowiekiem. Co jest po stronie Boga? Bóg daje nam wszystko. Przede wszystkim dał Jezusa Chrystusa, który zgładził nasz grzech, który utorował nam drogę do Boga. Nie my musimy ginąć za nasz grzech, On już to zrobił. On zapłacił za to. Wiecie, to jest niesamowite. I to, co słyszeliśmy przed chwilką świadectwem Michała, to również jest jakąś częścią Jego przymierza. Uzdrowienie, błogosławieństwo jest częścią tego nowego przymierza. Ale wiecie, przede wszystkim to, życie wieczne. Coś, co może wygląda na slogan chrześcijański, ale wiecie, co to jest wieczne? Na wieki. I On zapewnia nas w swoim przymierzu, że będziemy z Nim na wieki. Okej, a człowiek? Co dał człowiek? No nic. Nic nie musiał dać. Tylko jedno. Wejść w to przymierze. Wiecie, to jest podobne jak, wybaczcie, że może zaniżę loty za nisko, ale to jest podobne jak umowa z operatorem telefonii komórkowej. Jakiś czas temu dzwonili do mnie, że mają przygotowaną ofertę. Ale ona z automatu nie weszła. To była oferta. I mówili mi tam, jakie wspaniałości tam zawarli w tej ofercie, wszystko za darmo. Ale ona z automatu nie weszła. Ona była przygotowana i ja musiałem się pofatykować, żeby to podpisać. Tylko tyle. Wiecie, i podobnie jest z ofertą przygotowaną przez Boga. On ma ofertę przygotowaną, swoje przymierze, ale ono nie wejdzie w twoje życie, jeśli go w cudzysłowie nie podpiszesz. Jeśli nie powiesz, ja w to wchodzę. A konsekwencje są niesamowite. Bo jeśli wchodzimy w przymierze z Nim, to mamy na tej ziemi, tak jak słyszeliśmy przed chwilką, Jego opiekę, Jego zabezpieczenie, błogosławieństwo, uzdrowienie, prowadzenie, a w wieczności
cudowną przyszłość z Nim. Jeśli nie, to już na tej ziemi nasze życie może być żałosne, a w wieczności to już w ogóle. Na wieki w wiecznym oddzieleniu, w piekle. A więc, moi drodzy, zanim przejdę do Księgi Malachiasza, dwa słowa jeszcze. Jak przyjąć lub jak odrzucić? Mamy ofertę, w cudzysłowie, do podpisania. Jak to zrobić? Jak przyjąć, a jak odrzucić? Przyjąć, myślę, że bardzo prosto. Czyli poważnie potraktować ten fakt. Drogi przyjacielu, jeśli jesteś na tym miejscu i jeszcze nie weszłeś w to przymierze, to musisz poważnie potraktować ten fakt i powiedzieć: rzeczywiście, Biblia ma rację. Jestem grzeszny. Jestem w sytuacji beznadziejnej. Jesteś w sytuacji, że czeka mnie wieczna śmierć i potrzebuję ratunku. I po prostu przyjdź. Przyjdź do Boga i powiedz Mu, przeproś, wyznaj swój grzech. Poproś o ratunek. Szczerze, po prostu szczerze. I to się stanie. I przyjmij to i od tego momentu będziesz wiedział, że wszedłeś z Nim w przymierze. A jak odrzucić? Wiecie, że to jest jeszcze prostsze? Nic nie zrobić. Nie zrób nic. I w tym momencie odrzucasz. Nie rób nic i odrzucasz to przymierze. Jeszcze niestety prostsze. Ale konsekwencje są dosyć drastyczne. Moi drodzy, można, jedną rzeczą jest wejść w przymierze, o czym mówiłem przed momentem, a drugą rzeczą jest trwać w przymierzu. I o tym będę mówił w tej chwili. Na podstawie Księgi Malachiasza. Myślę, kochani, że najważniejszą rzeczą dla człowieka jest wejść w to przymierze. Ono jest przygotowane, ono czeka. Musimy w to wejść, ale jak wejdziemy, to potem trwać w nim. Co to znaczy trwać? Wiecie, jeżeli jest umowa, jest przymierze zawarte, to obie strony muszą być wierne tym postanowieniom. Jeżeli jedna ze stron zaczyna być niewierna i zrywa to, to przymierze się sypie. Rozumiemy to? Chyba to jest logiczne. Te ustalenia, które są podjęte, obie strony muszą się im podporządkować. No jak to wygląda, jeśli chodzi o Boga? Jak myślicie, Bóg sobie da rady? Będzie wierny? Absolutnie tak. To On to wszystko wymyślił, to On dał tą ofertę. Ale teraz On będzie wierny, jest wierny i będzie wierny. Więc nie mamy problemu z tą Bożą stroną. Trochę mamy problem z tą swoją stroną. Słuchajcie, kochani, ta księga, ten drugi rozdział, werset 8 wskakuje tak trochę w środek, mówi tak. Wy zboczyliście z drogi i zerwaliście me przymierze. Bóg ma pretensje, zerwaliście moje przymierze przez swoje niegodne życie. Wiecie, jak oni funkcjonowali? Zobaczmy na ich życie, mówię teraz o współczesnych Malachiaszowie, do których on mówił. Mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu bardziej szczegółowo. Jednym z elementów było to, że oni mieli czelność swoją funkcję, swoją funkcjonowanie, pracę wykonywać w sposób niegodny. Byli zobowiązani do tego, żeby przynosić Bogu ofiary doskonałe, najlepsze, a przynosili najgorsze. Przynosili ułomne, chore, takie, które nic nie kosztowały. Takie śmieciowe ofiary. I teraz werset pierwszy, drugiego rozdziału mówi, jest jakby kontynuacja. Teraz was, kapłani, dotyczy to postanowienie. Moi drodzy, was, kapłani, my żyjemy w nowym przymierzu. Zrozummy, że kapłanami jesteśmy wszyscy. Każdy, kto wszedł w przymierze z Jezusem, jest kapłanem Nowego Testamentu. Więc dotyczy to dokładnie każdego. Wiecie, tamci kapłani opisani w Biblii, ich główną rolą, nie jedyną, ale główną rolą było składanie ofiary za grzech. Za swój, za ludu grzech. Dzisiaj jest kompletnie inaczej. Dzisiaj nikt nie może składać ofiary za grzech. Doskonale złożył ją Jezus. Gdyby ktoś to chciał robić, byłoby to bałwochwalstwem. To jest zabronione. Ale dziś nasza ofiara, to jest nasze, mówiłem o tym ostatnio, nasze życie, nasze uwielbienie, nasza wdzięczność do Niego i po prostu nasze codzienne życie. Mówiłem to ostatnio, że to jest nasze uwielbienie takie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zrozummy to dobrze, bo jeżeli ktoś rozumie w ten sposób, że 24 na dobę mam się modlić, to ja pierwszy tego nie wytrzymam. To się nie da.
W tym znaczeniu, że mam, nie wiem, być zamknięty na kolanach i 24 godziny się modlić. Nierealne, bo musimy żyć i pracować. Ale tu chodzi o coś innego. Wiecie, te 24 na dobę to znaczy, że biorę wycinek jednego dnia. Ok? Żeby było proste. Kiedy wstaję rano i kiedy mam ten jakiś dłuższy czas o poranku z Nim. Kiedy mam ten czas, kiedy mogę się Nim cieszyć, mam z Nim relacje, rozmawiamy, modlę się, On do mnie mówi, czytam Jego Słowo. Mam tą bliską, intymną relację z Nim, ale trzeba wychodzić do pracy. Zgadza się? Trzeba normalnie funkcjonować. Ale ja nie kończę relacji. Rozumiemy to chyba. Ja nie kończę relacji z Nim. Ja się z Nim nie rozstaję. Idę do pracy, może mój umysł jest ściśle skoncentrowany w 100% na zadaniu, które trzeba zrobić. Ktoś będzie pracował na komputerze, ktoś przy spawarce, ktoś przy samochodzie, jakkolwiek. Ale wiecie, są momenty, kiedy można powiedzieć naszemu kochanemu Panu, który jest tuż obok, Panie, kocham Cię. Wysłać sygnał. Otrzymamy zwrotny. Jeśli mamy dobre uszy, te duchowe, usłyszymy ja Ciebie też. A kiedy jest problem z naszą pracą, Panie, pomóż mi. To tak funkcjonuje. Ja nie wychodzę z relacji z Nim. Dlatego mówię 24 na dobę. W normalnym życiu. W normalnych obowiązkach. Ale jestem z Nim. Moi drodzy, ale w mentalności tam Judejczyków coś się popsuło. Coś tam zupełnie się popsuło. Dlatego, że oni robili paskudne rzeczy i nie mieli tego świadomości. To, co już omówiliśmy w zeszłym tygodniu, polegało na tym, że składali śmieciowe, niegodne ofiary. Drugi rozdział koncentruje się na przymierzu w różnych aspektach. Wiecie, oni dokonują złych wyborów. Dokonują złych wyborów w kontekście tego, że żenią się, czy wychodzą za mąż za ludzi niewierzących, czyli pogan. I nie widzą w tym żadnych problemów. Dalej, rozwodzą się i również uważają, że to jest okej. W relacjach międzyludzkich, również o tym jest tutaj mowa w tym drugim rozdziale, oni się kłócą, oni się oszukują, zrywają relacje i również nie widzą w tym problemu. Kolejny rozdział, trzeci, później mówi o tym, że zrywają przymierze przez to, że Boga oszukują w swoich dziesięcinach i nie widzą w tym problemu. Ale jest problem. Zerknijcie do 17 wersetu. Rozpoczynacie od słowa, naprzykrzacie się. A ja przeczytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Zadręczacie. Mocniejsze słowo. Zadręczacie Boga waszymi mowami, a tak naprawdę pamiętamy, że nie chodzi o mowę w słońcu ust, ale naszą postawą. Więc jeszcze raz. Zadręczacie Boga waszymi mowami i jeszcze pytacie, a czym go zadręczamy? Otóż tym, że powtarzacie, iż miły w oczach Pana jest ten, który się zła dopuszcza. I że Pan i w takich również ma upodobanie. Albo tym, że pytacie, gdzie jest ten Bóg, który ma przyjść, aby dokonać sądu? Widzicie, oni doszli do tego punktu, że uważają, że można żyć byle jak, Bóg tak nas będzie kochał. Że można żyć byle jak, Bóg i tak nie wyciągnie konsekwencji z tego. Oni tu mówią, że nawet ten, który popełnia złe rzeczy, będzie miły Bogu i konsekwencje go nie spotkają. To jest napisane w tym 17 wersecie. Moi drodzy, jakby mówili, nieważne, czy jesteś święty, czy żyjesz w grzechu, Bóg i tak traktuje wszystko jedno, nie przejmuj się. Bóg nie przyjdzie z sądem. I dlatego Bóg mówi swoje twarde nie na takie sytuacje. Dlatego te wersety, które za moment przeczytam. Wiecie, oni chcieli jednego. Oni chcieli przymierza. Wiecie, oni chcieli, żeby Bóg robił swoje 100%. Oni chcieli błogosławieństwa. Oni pamiętali listę błogosławieństw z 28 rozdziału 5 księgi. Ale ze swojej strony nie mieli zamiaru się podporządkować. Ze swojej strony chcieli żyć, jak się im chce. Ale oczekiwali, że Bóg będzie nadal im w pełni błogosławił. No ale tak się nie da. Moi drodzy, zrozummy, że każdy, kto jest w przymierzu, nie może sobie już żyć byle jak. Że każdy, kto jest Bożym dzieckiem, nie może sobie już żyć, jak się mu podoba. Nie może myśleć, jak mu się podoba, mówić, jak mu się podoba, bo jest już w innej rzeczywistości. Jezus mówi tak, jeśli chcesz pójść za mną, musisz się zaprzeć samego siebie.
Mówiąc najprościej, musi zrezygnować z niektórych rzeczy, które ja chcę, żebyś się zrezygnował. A potem musisz wziąć swój krzyż. Czyli znowu mówiąc prosto, musisz zacząć robić te rzeczy, które ja chcę, abyś robił. I w ten sposób naśladuj mnie codziennie. Ale kapłani z Księgi Malachiasza mają inną mentalność. Mówią tak, Ty nam Boże błogosław, Ty wywiąż się 100% ze swojej oferty, ale my sobie będziemy żyć po swojemu. I jeszcze więcej. Boże, nie wtrącaj się w to, co my robimy. A Bóg na to mówi swoje twarde nie. Nie będę tego dłużej tolerował. Dam pewną ilustrację. Słuchajcie, zawartego przymierza nie da się renegocjować. Rozumiemy? Jeżeli jest zawarte przymierze, nie da się już zmienić jego warunków w czasie jego obowiązywania. Ilustracja. Wyobraźcie sobie małżeństwo. Dzisiaj mieliśmy fajny czas błogosławieństwa, małżeństwo z pięknym stażem. Ale wyobraźmy sobie małżeństwo, może tam jakiś krótki czas po ślubie. Wszystko pięknie, zawarli właśnie przymierze, bo ślub jest pewnym przymierzem. I ten mężczyzna przychodzi za jakiś czas i mówi do swojej żony, wiesz co, mam do ciebie propozycję. Wiesz, u mnie w biurze jest taka prześliczna dziewczyna, taka miła, taka kochana. Mam propozycję. Ja co piątek będę na weekend z nią, a cały tydzień z tobą. Okej? Nie podoba ci się? To słuchaj, to może ponegocjujmy, to może raz w miesiącu. Raz w miesiącu na weekend jadę do niej, a cały czas będę z tobą. Rozumiemy, że to jest idiotyzm. Rozumiemy, że to jest po prostu coś tak szokującego i bez sensu, że nawet by nam to do głowy nie przyszło. I jeśli chodzi o nasze życie fizyczne, to rozumiemy. A kiedy chodzi o nasze życie duchowe, to się nam to gdzieś rozpływa. To tego nie rozumiemy, że to działa tak samo. Że chcemy, żeby Bóg wywiązał się ze swojego oferty 100%, a my będziemy negocjować nasze warunki. Ty Boże nas błogosław. Ty Boże zsyłaj wszystko, co dobre dla nas. A my? Tak funkcjonowali oni. Panie Boże, zsyłaj nam zdrowie, zsyłaj nam błogosławieństwo, ale my będziemy składać Tobie ofiary śmieciowe, a Ty je przyjmuj i nie wnikaj w to, jakie one są. Boże, Ty rób swoje 100%. A my będziemy się kłócić, będziemy się oszukiwać, a Ty w to nie wnikaj. Będziemy się żenić z kim chcemy, potem będziemy się rozwodzić, ale Ty, Boże, nas tylko błogosław. Tak oni chcieli funkcjonować. A myślicie, że dzisiaj jest inaczej? Myślicie, że chrześcijaństwo nie zawiera i tego problemu? Ja nie mówię tylko o siedzących tutaj. Ja mówię ogólnie o chrześcijaństwie. Słuchajcie, może być podobne. My tego nie powiemy swoimi ustami, ale tak możemy postępować. Czyli nasza mentalność może być taka. Boże, kochaj mnie, błogosław, uzdrawiaj, dawaj radość, dawaj pokój. Ale to, że sobie żyję jak chcę, że tam sobie, nie wiem, pornografię oglądam, to nie wnikaj. To moja sprawa. Tylko mnie, Boże, błogosław, kochaj, uzdrawiaj, przynoś radość, pokój. A to, że tam współżyję przed ślubem, to jest moja sprawa. Wszyscy tak robią. Kochaj mnie, błogosław, uzdrawiaj, dawaj pokój, radość. A to, że w domu się kłócę, a to, że innych oszukuję, to jest moja sprawa. Nie wnikaj w to. Nie pouczaj mnie. Boże, tylko mnie kochaj, błogosław, uzdrawiaj. A to, że plotkuję, że zazdroszczę, to jest moja sprawa. To nie słuchaj. Boże, tylko mnie kochaj, błogosław, uzdrawiaj. A że nie umiem innym przebaczyć, a że nie umiem naprawić lub nie chcę naprawić zerwanych relacji, w to nie wnikaj. To jest moje życie. Mam wymieniać dalej? Wystarczy. Moi drodzy, tak może być. Taka mentalność może się wkradać w nas. I wcale nam to nie przeszkadza, że możemy co tydzień być z Boże czy w kościele. I myślimy, że Bóg zaśpiewa, Polacy, nic się nie stało. Nie zaśpiewa tak. Bóg mówi, stało się, dzieje się. On mówi, zadręczacie mnie tym.
Mocne słowo. Zadręczacie mnie taką postawą. Wiecie, co znaczy zadręczyć? Kiedy ja bym miał określić, czym mógłbym być, jak to wygląda, zadręczyć, to mógłbym powiedzieć, mam tego dość. Mam już tego dość. Dłużej tego nie wytrzymam. To jest kwestia zadręczenia. To jest, jestem już wykończony, jestem na skraju cierpliwości. I Bóg mówi właśnie te słowa do Judejczyków. Pozwólcie, że ich przeczytam. Ja tak trochę zwlekałem z tym tekstem, bo powiem tak, to jest tekst dla ludzi o mocnych nerwach. Mocny tekst. Ale przeczytajmy. A teraz was, kapłani, dotyczy to postanowienie. Jeśli nie posłuchacie i jeśli nie weźmiecie sobie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was klątwę i przeklę wasze błogosławieństwo. Przeklołem też, bo nie wzięliście sobie tego do serca. Oto ja odbiorę wam potomstwo i ubrudzę treścią jelit waszą twarz, treścią jelit ofiar waszych świąt i wyniosą was razem z nimi. Boże, cóż to za tekst? Bez miłosierdzia jesteś, chciałoby się powiedzieć. Nie można delikatnie trochę z nami porozmawiać? Ale słuchajcie, to nie jest tekst sądu. To nie jest wyrok. To jest tekst nadziei. Zobaczcie, on się rozpoczyna od słowa jeżeli. Jeżeli, czyli jest szansa. Jeżeli można coś zmienić. Jeżeli, czyli można jeszcze zmienić swoje życie. Jeżeli, ale jeżeli nie usłuchamy, to przyjdą te konsekwencje. Rzucę okę na to, co jest tutaj napisane. Jest mi napisane, rzucę klątwę. Innym słowem, po prostu odetnę was od źródła błogosławieństwa. Tak bardzo na niego liczycie. Tak bardzo oczekujecie tego błogosławieństwa, ale odetnę was od źródła tego błogosławieństwa czy powodzenia. Potem jest napisane, że odbiorę wam potomstwo. Niestety tak jest, że grzech, nie, skutki grzechu, może tak powiem, nie dotyczą tylko nas samych, ale i potomstwa, ale i pokolenia, które jest za nami. Najprostszy przykład, najczęściej używany, to kiedy, wiecie, rodzice się rozwodzą, no to dzieci cierpią i to strasznie. I Bóg nie jest temu winien. Dalej, odetnę wasze ramię, czyli pozbawię was siły, będziecie słabi. I w końcu to mocne słowo, rzucę według Biblii Warszawskiej, rzucę gnój na waszą twarz. Rzucę fekalia, wnętrzności na waszą twarz. To jest obraz wzięty z ich życia, z ich codzienności. Jako kapłani, wiecie, oni zabijali i oprawiali zwierzęta. I przy takiej czynności mogło dojść, przy jakiejś odrobinie nieuwagi, błędu jakiegoś, że treść tych jelit czy żołądka po prostu mogła opryskać ich. To jest obraz. Kto kiedyś widział takie coś, to wie, o czym ja mówię. Ale to jest obraz. A o co chodzi? Znaczenie? Chodzi o to, że przyjdzie czas, że prawda o moim życiu, że prawda o moim brudzie i grzechu wewnątrz wyjdzie na zewnątrz, wyjdzie na twarz. Że nie da się już tego dłużej powstrzymać. Że nie da się, że przyjdzie moment, że nie będzie szło tego dłużej udawać i nawet przykrywać piękną miną w czasie uwielbienia. Nie przyjdzie taki czas, że to wyjdzie na zewnątrz. I w końcu wyniosą was razem z nimi, czyli z waszymi ofiarami. To jest mowa o utracie relacji z ludźmi. Zobaczcie, z grzechem jest podobnie, z tym, co tutaj jest napisane, jak po prostu z nałogiem. To może nam łatwiej zrozumieć. Nałóg, czy to alkoholizmu, czy narkotyków, czy jakikolwiek tam inny, podobnie funkcjonuje. Najpierw blokuje powodzenie, odcina od powodzenia. Jesteśmy okradani nawet finansowo. Potem niszczy naszą rodzinę, pozbawia siły. W końcu przychodzi czas, że nie da się tego ukryć. Prawda? Może to być długo skrywane. Przyjdzie czas, że nie da się tego ukryć. I ostatecznie spowoduje odrzucenie przez innych, marginalizację społeczną. To jeśli chodzi o nałogi. Ale w życiu duchowym będzie tak samo. I znowu Biblia mówi, przypominam ten fragment, jeśli nie usłuchacie. Tekst nadziei. Jeśli nie usłuchacie, ale jeśli nie, to będą konsekwencje. I zauważcie jedno.
To jest ciekawe, że konsekwencje są takie same dla obu grup ludzi. Wiecie, jakie to są grupy? Pierwsza grupa to ci, którzy nie weszli jeszcze w przymierze, a drudzy to ci, którzy nie trwają prawidłowo w tym przymierzu. Skutki są takie same. Moi drodzy, dlaczego Bóg jest tak zagniewany? Dlaczego Bóg mówi takim językiem? Dlaczego Bóg mówi tak radykalnie i tak ostro? Bo chodzi o życie. Bo chodzi o moje i twoje życie wieczne. Wyobraź sobie ojca czy rodzica, że widzi swoje dzieci bawiące się w swoim pokoju. Nieświadome tego, że jest pożar, że dom płonie, a one się bawią. Jak sobie wyobrażacie, ten rodzic, tata wpada do tego pokoju i chce być delikatny. Tak się opiera o futrynę i mówi: kochane dzieci, pozwólcie, że pogadamy na chwilę o zagrożeniu przeciwpożarowym, bo może się tak wydarzyć, że mógłby wybuchnąć pożar, no i właśnie się trochę ciepło robi, wiecie, no i może byście wyszli stąd. Ktoś powie tak? Czy wpadniesz do pokoju i krzykniesz? Może warkniesz? Może będziesz brutalny nawet? Dlaczego? Bo chcesz ich uratować. Bo chcesz ich życia, żeby nie zginęli. A powód to miłość. Z miłości do nich tak zrobisz. Więc dlatego Bóg Ojciec w ten sposób mówi do Judejczyków, a za pośrednictwem tej księgi również i do nas. A to jest jeden powód. A drugi? Wiesz, jeśli żyję w ten sposób, że chcę tylko błogosławieństw, a swoje życie jest byle jakie. Jeżeli żyję w ten sposób, że chcę, żeby Bóg mnie błogosławił, kochał, uzdrawiał i tak dalej, a życie moje będzie byle jakie, to wiecie, co się będzie dziać? Inni uczestnicy przymierza mogą mnie naśladować. To może się rozszerzać jak gangrena. Zobaczcie, werset 8. Ale wy zboczyliście z drogi i odwiedliście wielu od prawa. Wielu za tym poszło. Czy to może być niebezpieczne, to może być zaraźliwe jak ten chiński koronawirus, tylko gorszy, bo dotyka ducha, a nie ciała. Moi drodzy, kończąc powoli, Bóg zadaje nam dzisiaj trzy pytania. W oparciu o tę księgę, w oparciu o rozważanie na temat przymierza, naszego wierności przymierza. Widzicie, nie wchodzę na razie w szczegóły, bo tu są szczegóły konkretne, o jakie przymierze chodzi. Ale generalnie Bóg zadaje nam dziś trzy pytania. Po pierwsze, słuchajmy uważnie. Czy jesteś już z Nim w przymierzu? To jest pierwsze pytanie dla każdego z nas, który siedzi na tym miejscu, który to będzie słuchał w internecie. Czy jesteś z Nim w przymierzu? Czy masz stuprocentową pewność zbawienia dzisiaj? A drugie pytanie, czy jesteś wierny temu przymierzu? Jeśli w Nim jesteś, czy jesteś wierny? Czy przypadkiem nie masz tej mentalności, o której tu mówię, że chcesz od Boga wszystko, ale też nie chcesz, żeby Bóg dotykał twego serca. Nie chcesz, żeby Bóg cię korygował. Chcesz żyć po swojemu. I trzecie pytanie, które sumuje te dwa poprzednie. Czy jestem gotowy na korektę? To jest najważniejsze pytanie. Czy jestem gotowy na korektę? Czy jestem gotowy coś zmienić? Czy powiem, a tak już jestem? No przecież nie jest tak źle, no nie przesadzaj. Może powiesz, daj mi święty spokój. Wiecie co, możemy tak zrobić. Mogę tak zrobić. Ale wtedy pozostanę taką, nie wiem, czy to nie zabrzmi nieładnie, ale pewien obraz, taką, wiecie, bezrefleksyjną, chrześcijańską świętą krową, która może robić, co chce, tylko nie zwraca mi uwagi. Tylko nie przychodź do mnie z korektą. Mówię tutaj przede wszystkim o korekcie Bożego Słowa. Ale czasem bywa tak, że Bóg kogoś używa z korektą. Wiecie, mogę nie przyjmować. I wtedy, kiedy będzie ktoś chciał mi pomóc, być od razu wrogiem numer jeden. Ale to jest droga najkrótsza do samozagłady. Moi drodzy, chcielibyśmy dzisiaj stanąć przed lustrem Bożego Słowa. Gotowi na korektę. Gotowi na korektę Bożego Słowa. Raz jeszcze wracam do drugiego wersetu. Jeśli nie posłuchacie. Jak mi się podoba to słowo jeśli.
Daje nam czas, daje nam furtkę, daje nam możliwości do korekty. Czytam raz jeszcze. Jeśli nie posłuchacie i jeśli nie weźmiecie sobie tego do serca. To są dwa elementy. Jedno jest usłyszeć. Halo, usłyszeć. Musi to do nas dotrzeć. A drugie, muszę sobie to wziąć do serca. Czyli poważnie potraktować. Czyli przejąć się tym i właściwie zareagować. I na koniec, moi drodzy, dwa wersety, które mówią o dwóch teologicznych prawdach. Pierwszą z nich kocham. Bardzo. Strasznie lubię to zdanie. Niesamowicie podoba mi się ta myśl. Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność. Nie prawujesz się ustawicznie, nie gniewasz się na wieki. Prawda, że piękne? Cudowne słowo i prawdziwe. Amen. Prawdziwe na 100%. Takim Bóg jest. Ale jest i inny werset z przypowieści. To mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle bez ratunku zdruzgotany. Kto mimo wielu upomnień. Ja mam wrażenie, że Bóg przychodzi z wieloma upomnieniami już od dłuższego czasu. Wielokrotnie upomina, wielokrotnie mówi. Kto mimo wielu upomnień trwa w uporze i nie chce słuchać, nie chce sobie wziąć do serca, może być nagle bez ratunku zdruzgotany. I to też jest prawda. Zobaczcie, mamy dwie prawdy, a nasze życie jest gdzieś pośrodku. Wiecie, wydaje mi się, że jest gdzieś pewna granica, której przekroczyć nie możemy. Gdzie ta granica jest? Nie wiem. Tego nikt nie wie. Ale pewnie jest. Pamiętacie lud izraelski, kiedy stanęli w Kadesz na granicy z ziemią obiecaną, kiedy zwiadowcy przyszli, rozsiewając tragiczne wiadomości, wybuchła tam panika, wybuchło szemranie i Bóg mówi coś takiego. 10-krotnie mnie doświadczaliście. 10 prób już było, ale 11 szansy Bóg im już nie dał. Zauważacie to? 11 szansy już nie mieli. Przekroczyli jakąś granicę i Bóg powiedział dosyć. Ktoś powie, to jest Stary Testament. To otworzymy nowy. Hebrajczyków, 10 rozdział. Jeśli bowiem po otrzymaniu poznania prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie pozostaje już żadna ofiara za grzech. Zostaje tylko jakaś straszna perspektywa sądu i żar ognia, mający strawić przeciwników. Kto łamie prawo Mojżesza, ten bez litości na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków ponosi śmierć. Rozważcie zatem, o ile sroższej kary winien będzie ten, kto podeptał Syna Bożego, zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. To również jest Boże Słowo. I musimy znać obie skrajności. Musimy znać Boga jako Boga miłości, może przede wszystkim. Ale nie możemy sobie pozwolić na to, że będziemy sobie żyć jak chcemy. Moi drodzy, zdarza się, że ktoś do mnie czasem przychodzi i mówi mu, pastorze, ja już jestem w tym miejscu. Dla mnie już nie ma szansy. Dla mnie już nie ma ratunku. Ale to jest nieprawda, bo jeżeli słyszysz Boży głos, to jest czas na reakcję. Wiecie, ja nie wiem, gdzie jest ta granica, ale wiem jedno, co Biblia mówi. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, to możemy reagować. To nie zatwardzajcie swoich serc. I nie wiem, jak to i Bóg wszystko widzi, ale wiem jedno. Dziś, jeśli głos Jego słyszysz, to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu. I możesz zareagować w tych dwóch obszarach. Jeśli nie jesteś jeszcze w przymierzu z Nim, jeśli nie jesteś Jego dzieckiem, to jest najlepszy moment, aby to uczynić. A jeśli twoje chodzenie z Bogiem zaczyna być byle jakie, to Bóg mówi, ostrzega. I również jest czas na reakcję. Moi drodzy, powstańmy. Ja tutaj proszę grupę, aby nam towarzyszyła. Pozwólcie, kochani, że przeczytam jeszcze jeden fragment. Dziś ktoś mi wysłał ten fragment, nawet nie wiedząc, że będę to czytał. Posłuchajcie, to jest z Księgi Joela.
Zadmijcie w róg na Syjonie. Zatrąbcie na alarm na mej świętej górze. Drżyjcie, mieszkańcy ziemi, nadchodzi dzień Pana. Tak, jest już bliski. Przed nim ogień, który zżera wszystko, za nim straszna pożoga. Przed nim ziemia jest jak ogród Eden, po nim jak step spustoszona. Nie ma też przed nim ucieczki, lecz nawet teraz oświadcza Pan. Zawróćcie do mnie całym swoim sercem, w poście, z płaczem i z żalem. Rozdzierajcie swoje serca, a nie tylko szaty. Zawróćcie do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i pełen łaski, litościwy w obliczu nieszczęścia. W tym wersecie mamy oba te fragmenty. Z jednej strony fragment, że Bóg jest pełen miłości, pełen łaski, ale z drugiej strony, że nie można sobie z Niego żartów robić. Że nie można sobie z Niego kpić. Że nie można przynosić Mu śmieciowej ofiary. Że nie można myśleć, że tylko On nam będzie zsyłał błogosławieństwo, a ja będę sobie żył jak chcę. Kochani, kiedy będzie brzmiała ta pieśń, to jest czas na reakcję. Ja często to powtarzam, że to jest szansa dla każdego z nas. To nie jest weryfikacja tego, czy ja mówiłem ciekawie, dobrze, interesująco, czy ktoś wyjdzie, czy nie. Absolutnie nie. To jest czas między tobą i Bogiem. Jeśli chcesz zareagować, jeśli wiesz, że jesteś w złym miejscu, po pierwsze, nie jesteś w relacji z Nim, nie jesteś w przymierzu z Nim, albo Duch Święty ci mówi, że łamiesz to przymierze przez swoje życie, to kiedy zaczną nasza grupa grać, to po prostu możemy wyjść. Możemy wyjść i powiedzieć Bogu, nie mi, my podejdziemy, będziemy was błogosławić, jeżeli ktoś wyjdzie, będziemy modlić się o was, stać przy was, ale to jest twoja rozmowa z Bogiem.